Jak wojownik ma wygrywać, jeśli nie może walczyć? Może po prostu zalicz ten test. Jesteś najbardziej kung-fu jasnym gościem na świecie. Nie podejdę do testu. Nie zrobiłem tego i nie zrobię. Ale też i nie przeżyję bez akcji. I nie chcę stracić okularów. Skoro nie podejdziesz do testu, to może spróbujesz żyć bez akcji. Poza tym, przyjaciele chętnie ci pomogą. Zgoda, ale zrobię to, bo nie mam wyboru. I to ja rozumiem. Więc właśnie, o tak, otwierasz drzwi, jak wszyscy inni. Nie mogę w nie kopnąć? Nie, otwierasz je, poradzisz sobie. Dotknij drzwi bez żadnej akcji. Zrobię to! Już, tak! Ups! Pora na świeżą sałatkę. Arłodylu, ty może obierz marchewki. Będzie ciekawie. Proste! Oj, oj, oj. Poćwiczymy jogę, żeby cię uspokoić. Księżniczko, mówiłaś, że joga to sztuka walki. Nie mogę się z tobą zgodzić. Wydychasz negatywność, a wdychasz samą radość. Hej, nie trafiłeś do kosza. W moim mieście oddajemy śmieci do recyklingu. Skoro to twoje miasto, to sam pozbieraj śmieci. Dość tego. Pora wyrzucić śmieci. Nie, nie wolno, tak nie wolno. Bardzo panią przepraszam. Brutalne zachowanie jak na kogoś, kto... Nie ma pozwolenia na akcję! Przecież on właśnie łamał prawo. Wy jesteście prawem. Śmieciarze to nie nasza działka. My łapiemy cwaniaczków bez pozwolenia na akcję. Cwaniaczku! Dobra! Arłodylu, wszystko w porządku? Nie umiem zignorować wołania słodkiej pani akcji. Nie mogę być zwykłym obserwatorem! Nie będę patrzeć, jak się tak smucisz. Może jednak spróbujesz podejść do tego testu? Ty nic nie rozumiesz! Akcji nie ma w teście wielokrotnego wyboru. Ona jest w sercu. I co ja teraz zrobię? Chcę mi zabrać okulary! One najlepiej pasują do kształtu mojej twarzy! Może zrobimy to po twojemu? Musisz po prostu pokonać ten test. To wyzwanie. Poddałeś się kiedyś? Zawsze przyjmuję wyzwanie. No i pięknie. My pomożemy ci się uczyć i razem wyćwiczymy twój umysł, tak że test nie będzie miał żadnych szans. Podoba mi się ten pomysł. Tak, skoro w teście nie ma akcji, to przyciągnę akcję do testu. Pora się czegoś nauczyć. Jestem gotowy do nauki! Co za nudy! Nudzę się! Głowa do góry, moi naukowcy! Zacznijmy od czegoś prostego! Dobrze, jeśli jesteś otoczony przez 5 wrogów w konfiguracji 180 stopni, to jak najlepiej ich zaatakować? Sam nie wiem! Zwykle rzucam małym gościem większego, potem łapię 6 niewidzialnego. Tu jest niewidzialny gość! Zawsze jest niewidzialny gość! W podręczniku nic nie ma o niewidzialnym gościu! Ten podręcznik się myli! Skup się, Orłodylu! Świetnie ci idzie! Dalej, lisiczko! Jakiego tekstu byś użył, niszcząc łódź podwodną? A. Sięgnęliście dna. B. Możecie chwycić się brzytwy. Chodziło o D. Lepiej się stąd zmywajcie. Przecież to bez sensu! No dalej! Znasz całą akcję od podszewki! Pomyśl, jak prosty będzie ten prawdziwy test! Ja nie myślę! Ja uderzam! Hej, to potwór, który był tu wcześniej! Co on wyprawia? Oj, naśmiewa się z Orłodyla. O, chociaż, jaki to potwór. Zapomnij o tym, złoczyńcy. Ktoś inny się nim zajmie. Powiem mu, że potworom nie wolno wchodzić na trawnik. Świetnie, Richard zajmie się potworem, a ty zajmij się książkami. O, Richard trafił do jego paszczy. Lepiej do niego polecę. Ale tam duża ślina. O, rety, teraz potwór ma laserowe spojrzenie. Muszę się temu przyjrzeć. Przejdźmy do strony 5. I teraz będzie... technika ciosu karate! Widzisz? Prawda, że świetnie? Jezu, Rożku, wszystko w porządku? Jest super! Najfajniej było, kiedy użył ciężarówki jak nunchako, a twój robot ją wysadził! A to jak zwabiłeś go do tajnego dojo i przyszli wojownicy ninja? Jak można było przegapić tak fantastycznie? Niezwyczajne popołudnie.
otwórzmy kolejny ciekawy podręcznik. Akcja nie siedzi w książkach, tylko we mnie! Nie mogę pisać testu, kiedy czuję, że muszę tam wyjść i walczyć dla chwały.